Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś mam dla Was pyszną propozycję, jak zwykle szybką, ale i zdrową. Mam tu na myśli sernik na zimno. Zapraszam do przygotowania składników. Dwie galaretki rozpuszczamy w dwóch szklankach gorącej wody. Galaretki najlepiej o smaku truskawkowym. Teraz przygotowujemy sobie naczynie płaskie o szerokim dnie. Wysmarowałam je delikatnie masłem. Następnie już ostudzoną galaretkę wylewam do tego naczynia i odstawiam najlepiej do lodówki na chwilkę, na czas przygotowania kolejnego etapu. Teraz masa serowa. Czyli rozpoczynamy od dwóch galaretek znowu, ale rozpuszczamy tym razem w półtora szklanki gorącej wody. Galaretkę oczywiście musimy też wymieszać, tak aby nie było w niej grudek żelatyny. Kiedy galaretka jest już rozpuszczona, żelatyna już nie jest widoczna, odstawiamy ją na bok i szykujemy blaszkę. Blaszkę wysmarowałam też boki, tak aby się dobrze przykleił papier masłem i w całości wyłożyłam papierem do pieczenia. Teraz na spód wykładam biszkopty, taką pojedynczą warstwę, natomiast w przestrzeni między biszkoptami skruszam je delikatnie i utykam między ciasteczka. Odstawiamy blaszkę na bok i teraz zajmujemy się dokładnie masą serową, czyli 3 kostki sera białego, takiego twarogu, u mnie jest to ser mielony, od razu taki można też kupić w kostce, ale jeśli nie macie, można go albo zblendować, przecisnąć przez praskę, albo po prostu użyć z wiaderka seru. Dolewam pół puszki mleka skondensowanego słodzonego. I blendujemy do połączenia składników. Jeśli będziemy widzieli takie drobinki sera, to jeszcze chwilę można poblendować, natomiast osobiście dla mnie nie przeszkadzają, więc zostawiam taką formę, jaka jest. Kiedy ser będzie już połączony z mlekiem skondensowanym, dodaję około pół kilo truskawek, zostawiając sobie kilka truskawek jeszcze na przybranie. I razem te składniki blendujemy, również do uzyskania takiej jednolitej masy. Ponieważ dodaliśmy już mleko słodzone skondensowane, nie dosypujemy już cukru. Kiedy składniki te poprzednie są już względnie wyblendowane, wymiksowane, przelewamy już tężejącą galaretkę. I po prostu trzeba to wszystko jeszcze raz zblendować, tak aby uzyskać taką jednolitą masę. Będzie już to końcowy efekt naszego ciasta, natomiast cała zabawa będzie czekała nas jeszcze z przybraniem. Jest to naprawdę oryginalny i ciekawy sposób, natomiast bardzo chętnie z niego korzystam. Taka mała uwaga, tą formę ciasta serowego możemy już wylać do formy i wstawić do lodówki i korzystać z niego na drugi dzień. Natomiast jeśli chcemy mieć szybką wersję naszego ciasta, to zalecam jeszcze 2 łyżeczki żelatyny rozpuścić w wodzie w takim większym kieliszku. Poczekać, aż ona lekko się schłodzi. Dolewamy do masy serowej. Wystarczy wymieszać szpatułką albo jeszcze raz blenderem. I tak naprawdę taką wersję możemy podać już za godzinkę na stół. Świetnie, wszystko już jest połączone. Wylewamy teraz naszą masę serową na biszkopty. Całość masy po prostu przekładamy na biszkopty, wyrównujemy górę i przejdziemy do etapu końcowego, czyli do przybrania. Truskawki nadają bardzo ładny zapach, po prostu zjadłby się już od razu, no ale jeszcze chwilkę musimy poczekać. Teraz nasza galaretka, którą wcześniej już schłodziliśmy,
ona już jest mocno stężona. Możemy teraz sobie wykrawać różne wzorki. U mnie jest to na środek zaplanowałam, taki mały kwiatuszek i z uwagi na to, że są różne święta, dzisiaj akurat jest dzień mamy, więc uznałam za zasadne wyciśnięcie serduszek. Tak wyciśniętą galaretkę z foremką, jeśli ją podniosę, ona zaciągnie tą galaretkę, ta foremka zaciągnie tą galaretkę do siebie i tak jak tutaj widzimy na filmie, od razu przekładam na nasze ciasto. Wygląda coraz piękniej. Teraz kolejna serduszka. To są takie foremki zwykłe do ciasta, do pieczenia ciasteczek, więc myślę, że każdy ma w domu. Jeśli nie, to można jakąkolwiek dowolną formę sobie powycinać nożykiem. I te serduszka będą układane dookoła naszej tortownicy, tak aby uzyskać jakąś wymyśloną przeze mnie formę. Wygląda coraz ciekawiej. Zapewniam, że efektem końcowym oczarujecie swoich bliskich, więc jeszcze raz zachęcam do wykonania tego przepisu już u siebie w domu. Jeśli spodoba Wam się przepis, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A oglądamy dalej, co tu się dzieje. Teraz truskawki przecinam w takie plasterki, w tej środkowej części one są największe, więc układam je dodatkowo na nasze galaretkowe serduszka. Teraz rozpuszczamy jedną przezroczystą galaretkę w jednej szklance wody. Oczywiście rozpuszczamy tak, aby żelatyna nam się ładnie rozpuściła, nie było grudek i ją chłodzimy najlepiej albo w lodówce, albo w zamrażalce. Kiedy osiągnie już temperaturę taką neutralną, czyli będzie zimna, nie będzie nam już tutaj kolidowała z poprzednią galaretką, wylewamy na wierzch, możemy początkowo łyżką na każdą truskawkę, żeby była dokładnie oblana galaretką. Następnie całość tej galaretki wylewamy na wierzch. Wkładamy do lodówki, u mnie jest to forma szybka, dzisiaj na godzinkę do lodówki i w zasadzie mamy ciasto już gotowe. Wygląda bardzo zachęcająco, smakuje naprawdę dobrze. Zachęcam do wykonania tego przepisu i smacznego życzę dla każdego, kto spróbuje tego przepisu wykonania w domu. Dziękuję.